Po raz kolejny zabierzemy Państwa na spacer po Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, gdzie stanęły infografiki, a także powstaje leśny kącik Malucha. Na terenie Raciborskiego Lasu stanęły kolorowe infografiki, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem śmiecenia na terenach zielonych, nie tylko Arboretum Bramy Morawskiej. One mówią o tym, w jaki sposób zachowywać się w lesie i jak to robić, żeby nie śmiecić. Bo w Arboretum Bramy Morawskiej są śmietniki, o dziwo, i z nich można korzystać, nie wyrzucać śmieci na ziemię. Podczas strategii raciborskiej usłyszałam taki problem, który wypłynął od pani dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej. I zaraz pomyślałam sobie, że grafiki będą fajną odpowiedzią na to i też trafią do osób, które odwiedzają Arboretum, w szczególności w tym takim nawale lockdownowym, kiedy Arboretum stało się bardzo oblegane przez raciborzan. Grafiki mają skupić uwagę nie tylko dorosłych, ale także coraz częściej odwiedzających las dzieci. To są grafiki dla wszystkich. Mimo że dzieci nie potrafią czytać, to widzą obraz, który jest umieszczony obok. A jak wiadomo, ostatnio mnie mój 4-letni syn zapytał po obejrzeniu filmu przyrodniczego: mamo, a kto tą planetę naprawi? I ja popatrzyłam wtedy na niego i mówię, to twoje pokolenie, twoi przyjaciele będą tą planetę naprawiali. I dla dzieci też jest skierowana ta grafika, bo dzieci uczą się przez obserwację. Czyli jeżeli rodzic daje dobry przykład, jeżeli odczyta dobrze tekst i będzie się do niego stosował, to dziecko też przez obserwację zarówno plakatu, grafiki, jak i swojego rodzica, będzie wiedziało, jak się zachować. Infografiki można napotkać na terenie całego lasu. Plakaty zostały rozwieszone po lesie. Staram się wybrać takie miejsca, gdzie wiem, że sporadycznie bądź też częściej pojawia się problem właśnie ze śmieciami. Mimo tego, że w tych miejscach znajdują się kosze na śmieci, to i tak często tam te śmieci gdzieś niestety znajdują się w okolicy, a nie w koszu. I po prostu właśnie na koszach na śmieci najczęściej, czy gdzieś na ławkach leśnych, te plakaty zostały umieszczone. Jednocześnie też zamieściliśmy je na naszych mediach, czyli na Facebooku, na naszej stronie, żeby był też przekaz internetowy. Oprócz takiego, które tu na miejscu można spotkać. Oprócz grafik w Arboretum powstaje także kącik Malucha, który oprócz zabawy ma za zadanie także uczyć. On jeszcze nie został do końca stworzony. Powiedziałabym bardziej, że jest tworzony, co mnie bardzo cieszy, bo już nabiera coraz bardziej realnego kształtu. Jest to miejsce z założenia dedykowane najmłodszym dzieciom. Można powiedzieć, że zbiegły się tutaj takie wizje dwie. Pani Marty Szewczyk, która była właśnie wnioskodawczynią do inicjatywy lokalnej o stworzenie tego leśnego kącika, i gdzieś moje pomysły, o których rozmawiałyśmy już dużo wcześniej. Można powiedzieć, że te nasze wizje i pomysły w taki już realny projekt ubrała pani Martyna Błaszczok, co było bardzo pomocne, bo wiadomo, lepiej się podejmuje już konkretne decyzje i działania, kiedy swoje wyobrażenia ma się już, że tak powiem, zmaterializowane w formie projektu, przynajmniej wizualnego. Miejsce powstania kącika dla Malucha jest nieprzypadkowe, bo w sąsiedztwie mini zoo. Ta polana jakby od początku gdzieś tutaj była wybrana właśnie, żeby stworzyć takie miejsce dla dzieci. Po pierwsze dlatego, że jest to blisko parkingu, więc nie trzeba z tymi małymi dziećmi daleko iść. Najczęściej takie dzieci jednak nie potrafią przejść takich dystansów jak dorośli ludzie. Zwłaszcza, że teren Arboretum jest pagórkowaty, najczęściej nie jest tu równo. Więc jest to blisko głównego wejścia, jednocześnie jest to przy samym mini zoo, które też jest przez małe dzieci bardzo lubiane. W najbliższym czasie w zoo też nastąpi trochę zmian. Kupiliśmy już owce kameruńskie, musimy tylko dostosować odpowiednio wybieg, tak żeby była możliwość dokarmiania tych owiec, co myślimy, że też będzie właśnie czynnością bardzo lubianą przez małe dzieci. Więc można powiedzieć, że cała ta część Arboretum, właśnie zoo i jego okolice, będzie to, mamy nadzieję, taki ulubiony fragment Arboretum właśnie dla małych dzieci. Kącik dla Malucha powstaje w duchu zero waste, a głównymi materiałami budowlanymi są skarby lasu, z których, jak się okazuje, można stworzyć wiele. Znajdziemy tu przede wszystkim ścieżkę sensoryczną, która jest podzielona na takie cztery fragmenty. Obecnie dopiero są stworzone dwa, która jest to tunel z wierzby energetycznej, który sadziliśmy w zeszły piątek, a także ta ścieżka sensoryczna, która jest podzielona na różne jakby segmenty. Każdy segment wykorzystuje inne materiały, które inaczej wpływają na sensorykę dzieci. I przechodząc przez to, dzieci inne bodźce, innych bodźców doświadczają. I tę ścieżkę właśnie wykonywaliśmy w niedzielne popołudnie razem z rodzicami, z dziećmi. Było wiele zabawy przy tym, bo dzieci miały frajdę ze zbierania różnych leśnych skarbów. Dodatkowo jeszcze będą takie dwa segmenty,
z takich pniaczków drewnianych, jeszcze takie dodatkowe inne elementy, które w najbliższym czasie wykonamy. Dodatkowo mamy tutaj pajęczynę również, która służy do dekoracji, ale myślimy, że przez wakacje stworzymy takie warsztaty, w których dzieci będą wykonywać takie lekkie pająki, które będzie można na tej pajęczynie zamontować, żeby też udekorować dodatkowo te miejsce. Z inicjatywy lokalnej powstał ten domek dla dzieci, będzie też piaskownica, będzie też leśna klasa, w której będą mogły być przeprowadzane warsztaty. I też podczas wycieczek, które odwiedzają arboretum, a także jeżeli jakaś nauczycielka z dziećmi chciałaby tu osobiście przyjść w trakcie zajęć, samemu poprowadzić takie zajęcia, to na pewno też to miejsce udostępnimy. Całe przedsięwzięcie jest budowane przez wolontariuszy. W akcję zaangażowała się także Fundacja Mandala oraz uczniowie raciborskich szkół.